Jeziorany Podcast, wita Was Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek, witam. Popularny Jędras, witamy Was w kolejnym podcaście. Niestety bez Bartka, Bartek do nas dołączy pewnie za tydzień. No niestety, ma taką pracę jaką ma i nie zawsze jego terminarz się zgrywa z naszym terminarzem. A dzisiejsze tematy podcastu to podsumujemy sobie delikatnie pre-season i porozmawiamy o tym, co może nas czekać w tym sezonie, jakie mamy swoje tutaj... No, co byśmy chcieli, żeby się stało w tym sezonie, myślę, to będzie bardziej życzeniowe niż to, co się pewnie stanie. No więc zaczynamy od preseason. Lakersi skończyli preseason z bilansem 3-3, jeśli dobrze kojarzę. Natomiast to jest tylko preseason, grali różnymi ustawieniami. LeBron James ani razu nie zagrał w drugiej połowie żadnego ze spotkań. Lonzo Ball zagrał dopiero w dwóch ostatnich meczach. Także graliśmy różnymi piątkami, różnymi ustawieniami. Na centrze byli testowani też różni gracze. Myślę, że przeciwnicy też nam nie ułatwiali za bardzo sprawy. No właśnie, Jędras, co ty zapamiętasz z tego preseason? Czy w ogóle warto cokolwiek zapamiętywać z tego preseason? Pewnie, że warto, zwłaszcza, że było mnóstwo rzeczy do obserwowania przy takich zmianach w zespole. Może tak nawet nie warto patrzeć na to, jak zespół grał, na to, jakie robił postępy z meczu na mecz, bo to jest ważne, zwłaszcza jak było w kilka dni przerwy między meczami. Wiadomo, to początek sezonu, nowy zespół, potrzebuje czasu na zgranie. Więc jeżeli ten progres jakiś jest, jakikolwiek, no to jest dobrze. No, wydaje mi się, że były te ostatnie mecze, zwłaszcza z Golden State, ten przedostatni, kiedy grali w miarę pełnym składzie, był już lepszy niż te początki. Nie wiem, może najpierw może o plusach czy minusach. O plusach. Myślę, że o plusach, nie? Jasne, że o plusach. No. Były jakieś minusy? No coś tam by się znalazło. Natomiast no takie w sumie pod kątem zespołowym, takie może trzy rzeczy, na które bym w pierwszej kolejności zwrócił uwagę, jeśli chodzi o te pozytywy. Przede wszystkim tempo gry, no widać, że Lakersi ani Magic, ani Pelinka nie rzucali słów na wiatr. Tempo jest zabójcze, zabiegali wręcz Golden State. Najbardziej mi się rzuciła w oczy, zapadła w pamięć akcja, jak po celnym koszu, celnym rzucie Golden State, Ball szybko pobiegł, żeby wyprowadzić piłkę, podał piłkę z autu do Ingrama, Ingram zrobił parę kozłów, podał do LeBrona, a LeBron nad obręcz do Magii. 4 sekundy to może. 4 sekundy może to trwało. 3,70 chyba, coś takiego. Tak, o, widzę, że też. Tak, wykupiłem League Passa, także jestem bardzo na bieżąco. Proszę, ale tylko na mecze Lakersów, tylko na mecze Lakersów. Aha, rozumiem. No, więc tempo będzie zabójcze, zwłaszcza jeśli teraz jak wrócił Ball, no non stop na boisku będzie pewnie ktoś z trójki LeBron, Rondo i Ball, może jednocześnie, bo widzieliśmy też fragmenty, że Lonzo grał z Rondo jednocześnie na parkiecie i fajnie to wyglądało, więc będzie nakręcanie tempa, to jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest passing w tym zespole, po prostu jest tylu utalentowanych podających, że to jest wręcz niespotykane. Nie wiem, czy w lidze jest bardziej utalentowany pod tym kątem zespół, no może Warriors, nie wiem, ale generalnie no to jest naprawdę Lonzo, Rondo, LeBron, taka trójka wybitna wręcz i kilku jeszcze tych młodych, którzy też potrafią podawać w Ingram. Więc i widzieliśmy też z meczu na mecz, że powoli zespół łapie ten koncept, coraz mniej piłka klei się do rąk, za wyjątkiem może Lensa, który troszkę lubi sobie poklepać, coraz więcej piła fajnie chodzi. I no, wyglądało to coraz lepiej. Natomiast trzecia sprawa, która też w sumie zwłaszcza była widoczna pod koniec tych meczów przed preseason, to głębia składu, jaką mają Lakers. To faktycznie jest to szeroki skład. Widzieliśmy mecz ostatni z Warriors, gdzie w sumie oba zespoły grały takim trzecim garniturem. I o dziwo, no, miałem mega frajdę oglądając poczynania rezerwowych. Naprawdę fajnie się to oglądało i Lakersi, no, ci zawodnicy głębokich rezerw, jak przecież Michajluk czy Bonga, który zaistniał, Travis Ware, no, grali naprawdę fajny zespołowy basket. I no, powiedzmy, że ten trzeci garnitur Golden State dostał lanie. No ogólnie rzecz biorąc, no kurczę, jak to się wszystko ułoży, jak się zespół zgra, to będą grali moim zdaniem bardzo atrakcyjny, bardzo efektowny basket. Myślę, że to będzie taka czołówka do oglądania. Nie, dla mnie takie top 3 to będzie właśnie Lakers, będzie Golden, chociaż wiadomo, oni
przez przewagę nad resztą, to trochę nie ma tylu emocji przy tych meczach. I Filadelfia, która grała po prostu przepięknie w zeszłym sezonie. A Houston? Nie, Houston, właśnie nie. Houston dla mnie grają, oni za bardzo opierają się na tym, żeby wymusić switcha i klepanie, aha, tak? Na mismatchach Hardena i Paula. Nie wiem właśnie, jakie jest twoje zdanie? Jakie są twoje zespoły najbardziej do oglądania? Do oglądania? Myślisz, że Lakers będą w czołówce? Wiesz, ja myślę, że będą. Natomiast jest kilka takich dużych widzów, które grają naprawdę fajny basket, niekoniecznie ofensywny, ale wiesz, no to co robi Houston, to jest może takie niefajne dla oka, bo te trójki to już jest praktycznie każda akcja kończy się trójką, natomiast to też myślę, że w tym też można zobaczyć piękno, bo to jest szukanie takich dziur w defensywie, złych ustawień, tam są cholernie inteligentni gracze, przecież Chris Paul i James Harden, oni w pojedynkę potrafią rozwalać drużyny przeciwników i wiesz, no nie byłem nigdy fanem Mike'a D'Antoniego, natomiast to jak potrafił ofensywy skręcić, to tak, było coś fenomenalnego. Czy to w czasach Phoenix, nawet w czasach, kiedy prowadził Lakersów, do ofensywy nie można było mieć żadnych zastrzeżeń, pomimo że gracze, których miał, to w ogóle no to był dramat jakiś. Natomiast ja zaczynam coraz bardziej doceniać Houston i tak w sumie jak patrzę na tą sytuację, że oni są bez tytułu, że tak blisko byli w zeszłym roku, to nawet nie wiem, czy po cichu im troszeczkę nie kibicuję w tym roku, bo myślę, że całokształt Mike'owi się to troszeczkę należy, Hardenowi, który już wiele udowodnił, wiele pokazał i no więc, ale kurczę, nie gadajmy o innych ekipach, nie? Ale generalnie tylko dopowiem, że zgadzam się to do Majka, też generalnie mu życzę, bo uważam, że zbierał dużo krytyki nie do końca zasłużonej przez te wszystkie lata, a faktycznie to jest naprawdę umysł ofensywny, który potrafi wiele wnieść do drużyny. Zawsze wyciągał więcej z tych ekip, które miał i tak naprawdę tak. Wyprzedził to, co on zaproponował w lidze, to wyprzedził dobre 10 lat, bo zauważ, że to, co grało Golden State później, to granie z fałszywym centrem, dużo ruchu w ataku, on to grał już w 2004 roku, więc to były zamierzchłe czasy i wiesz, no innym się to udało, Golden State to troszeczkę poprawiło, może miało lepszy personalnie skład, żeby to zrobić, natomiast dzisiaj liga już wygląda tak, że wszyscy to robią. A Houston, no Houston jest w czołówce i zobaczymy, jak im to wyjdzie. Natomiast powracając do Lakersów, tak jak powiedziałeś o tym, że mamy szybkie tempo, to jest naprawdę na plus, mamy zawodników, którzy dużo widzą. Natomiast ja mam takie małe zastrzeżenie, bo ja nie wiem, czy to kwestia tego, że grali preseason, czy kwestia tego, że wciąż się panowie poznają. Natomiast na to nawet zwrócił uwagę chyba Rondo i LeBron, że za bardzo grają prozespołowo, za często szukają partnerów, kiedy powinni być bardziej indywidualistami na tym boisku i czasami zamiast szukać kogoś, to po prostu samemu zrobić punkty wtedy, kiedy jest do tego okazja. I taka była sytuacja, pamiętam, z Rondo w jednym ze spotkań, kiedy dostał piłkę po rozrzuceniu, wszedł pod kosz i miał naprawdę, mógł wejść i on wielokrotnie rzucał takie floatery nad jakimś tam centrem, który stał pod koszem. I on zamiast wejść pod ten kosz i zrobić tego floatera, on po prostu zrobił kozioł i z czwartego czy z piątego metra szukał alejupa do kogoś, kto tam był pod koszem. Oczywiście to się nie mogło skończyć dobrze, bo gość, który był pod koszem, się chyba tego nie spodziewał i poszła strata, kontra i dwa punkty w drugą stronę. Więc to może nas troszeczkę zabić, ale ja z tego powodu nie zamierzam płakać, że mamy świetnie podających gości, bo to może wyjść na dobre, tylko potrzeba, ktoś będzie musiał to kończyć i mam nadzieję, że to się wyklaruje. Natomiast co do takich ustawień zespołowych, tak jak mówiliśmy, że w tym preseason, ja nie wiem, czy zliczyłbym 15 minut takiego ustawienia, jakiego ja oczekiwałem, w sensie, że na boisku byli ci gracze, o których ja myślałem, bo tam Luke strasznie rotował, w pierwszych spotkaniach grało 16 grajków, później od czwartego meczu chyba 14, ostatni mecz to w ogóle sami rezerwowi grali tam 4 czy 5 zawodników, nie wyszło z podstawowej rotacji, więc tak to wyglądało. Natomiast teraz ja bym sobie zapytał się ciebie, bo okej, zespołowo powiedzieliśmy, jakieś minusy zespołowe ci się tak rzuciły w oczy? Obrona? Na pewno brak wysokiego. To jest to, o czym chyba przy każdym podcaście mówimy. Znaczy w pierwszej piątce jest super, jest LeBron z Magic, który się rewelacyjnie spisuje, o czym pewnie jeszcze też wspomnimy. Ale na ławce jest słabo, tak. Wagner, jak się okazuje, nadal ma kontuzję. Zubac gra słabo i no, ewidentnie brakuje gościa, który mógłby trochę pobronić tych wysokich, który zastawi deskę, postawi zasłonę. Nie ma tego i pomysły z Kuzmą kryjącym środkowych powinny jak najszybciej zostać wyrzucone do kosza, bo to się moim zdaniem nie sprawdzi. Kuzma w sumie tak na dobrą sprawę
powinien kryć nawet trójki. On najlepszy jest, kiedy broni graczy z pozycji numer 3, co widzieliśmy w zeszłym sezonie, kiedy w drugiej części rozgrywek tak grał i wyglądał w obronie lepiej. Beasley, no tak. Ja chciałem się wtrącić właśnie a propos Kuzmy, bo mi się wydaje, że jeden z najgorszych zespołów, na jaki mogliśmy trafić, żeby testować ustawienie z Kuzmą na centrze, to jest chyba Denver. Bo z tego, co widziałem, to chyba Jokić troszeczkę przytył. Też byłeś taki bardziej misiowaty i to naprawdę, kogo byś tam nie postawił, to będzie miał z nim problem. Natomiast takich zespołów z takimi centrami w lidze chyba już nie ma aż tak wielu. I ja nie wiem, później, nie wiem, czy później testowali to ustawienie. Później grał Zubac i Beasley. Tak, Beasley. Natomiast ja bym tego tak, wiesz, do szuflady nie odkładał, ponieważ wydaje mi się, że to może zaskoczyć pod warunkiem, że w pierwszej piątce będzie Lonzo Ball, będzie Josh Hart i będzie LeBron i Ingram. I jeżeli do nich dorzucimy Kuzmę, to wydaje mi się, że to by mogło zaskoczyć, bo w obronie zespołowej oni mogliby wszystko switchować i tam by było spoko. Natomiast tu jest taki problem, że ani razu takiego ustawienia nie mogli przetestować do meczu z Golden State. A mecz Golden State, no to był pierwszy mecz Lonzo. Zagrał kilka minut w pierwszej połowie. No, kurczę, mało minut. Natomiast dobra, dawaj dalej. O Beasleyu coś tam zacząłeś. No. To już wspomniałem, że on tam jeszcze jest, natomiast na razie troszkę nie umie się odnaleźć. A nie masz wrażenia, że on obok tego preseason tak po prostu przeszedł obok? Bo powiem ci szczerze, że ja wszystkie mecze gdzieś tam praktycznie w całości obejrzałem i ja nie pamiętam takich momentów, żebym powiedział wow, Beasley, zagrał. Okay. Nie, w Nowym Jorku w zeszłym roku, jak patrzyłem na jakieś tam skróty, highlighty, miał mecze, gdzie po 20 potrafił dorzucić i naprawdę fajnie momentami wyglądał, a tutaj nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu już jest weteranem i ma w dupie, jak jest coś takiego jak preseason. Czy po prostu udupiliśmy? Nie, już to ja bym tutaj też, ale myślę, że ani jedno, ani drugie. Myślę, że Beasley to jest jednak gość, który przyzwyczajony jest raczej do gry indywidualnej. On zawsze był scorerem. Tutaj nagle wpada w środowisko, które bardzo stawia właśnie na ten passing. Wspomniałeś o tym, że zespół za dużo podaje, to faktycznie tak było, ten overpassing występował w meczach preseason, kiedy zamiast rzucać, to oni dalej podawali. Myślę, że Beasley trochę nie umie się jeszcze w tym odnaleźć, kiedy rzucić, kiedy podać, gdzieś, jak się znaleźć na parkiecie. Myślę, że po prostu potrzebuje czasu, bo on w sumie poza kwestią scoringu, to w sumie w obronie sobie całkiem nieźle radził, jak na reputację jaką ma, miał kilka fajnych akcji, całkiem nieźle podawał również, więc ja bym go tutaj jeszcze nie przekreślał na pewno, natomiast mimo wszystko no, chciałbym zobaczyć jeszcze jednego zawodnika w drużynie, który faktycznie potrafi się pomasować z tymi wysokimi, nawet jeżeli są nieliczni w tej lidze. Mo Wagner. Słuchaj, Rafa, nawet nie Rafa, ale powiem ci inne nazwisko, Josh Hart. Nie wiem, czy widziałeś, była akcja, w której on się masował z Jokiciem pod koszem. I po prostu Jokic nie umiał na nim zająć pozycji. I był wkurzony na to, że chyba Rondo poszedł do pomocy. Tak, i poszły z tego jakieś tam punkty, a on naprawdę fajnie. Wiesz co, tak, dlatego mówię, że Josh Hart to jest bardzo kluczowy grajek na pozycji numer 2. I Lonzo Ball, który wow, fajnie wygląda. Naprawdę, ja się jaram. Jak na dwa mecze po tak dużej przerwie, widać, że kilogramy, ale będziemy to jeszcze sobie przegadali. Natomiast Lonzo i Josh Hart to są podstawowi zawodnicy na pozycji 1 i 2, żeby zastosować takie ustawienie, żeby oni mogli po switchu grać z centrem. I to może wypalić, bo jeżeli... Kurczę, no przecież David West ostatnio powiedział, że w momencie, kiedy masował się pod koszem z Joshem Hartem, uświadomił sobie, że chyba to już jest ten moment, kiedy powinien zawiesić buty na kołku, bo na dwóch akcjach z rzędu nie potrafił na nim zdobyć punktów, pomimo dużej przewagi kilogramów i podobno to był moment, kiedy do niego dotarło, że chyba koniec z tym i tak napisał na Twitterze. I no faktycznie, Josh Hart jeszcze dodatkowo się wzmocnił i to tak musi wyglądać niestety, że gracze na tych niskich pozycjach będą musieli mocno walczyć, muszą być silni, muszą być dobrze zbudowani. I powiem szczerze, że patrzyłem, jak oni sobie radzą z Golden State w tych dwóch ostatnich meczach, jeżeli chodzi właśnie o taką fizyczną walkę. I kurczę, fajnie to wyglądało. No jasne, że Stephen Curry i Klay Thompson zrobili swoje. Jeden w pierwszej kwarcie, drugi w drugiej kwarcie tego ostatniego meczu. Natomiast bardzo mi się podobało to, jak Lonzo Ball i Josh Hart wykorzystują kilogramy, które mają do walki w obronie. Naprawdę indywidualnie bardzo fajnie to wyglądało. Natomiast teraz tylko kwestia tego, żeby zgrali się zespołowo w obronie, żeby każdy wiedział, co ma robić i zaczęli czytać wspólnie nawzajem to, jakie jest zapotrzebowanie. Myślę, że to z czasem nam się uda. Słuchaj, powiedz mi teraz tak, trzy największe plusy tego preseason, jeśli chodzi o zawodników. Co byś tutaj wymienił? Trzy, cztery. A, trzy nazwiska.
Co cię tak zaskoczyło, że wiesz? Wiesz co, no może nie będę mówił o LeBronie, bo wiadomo, LeBron, że jest dobry. No, swoje, Powiedzmy, swoje zrobił. LeBron nie rozczarował, tak? Natomiast no, na pierwszym miejscu dla mnie, pierwszy, który przychodzi na myśl, to Magi. Facet no, daje kurde minimum dla Veta. Wprawdzie, no ja oczekiwałem, że on będzie przydatny, ale no naprawdę pokazuje się ze świetnej roli, ze świetnej strony. W ostatnim meczu trafił trójkę, zagrał gdzieś tam jeden na jeden, minął z obwodu, wszedł pod kosz, nawet pokazał fajne podania, nawołuje kolegów z ławki. Co więcej, jeszcze palicho kwestie boiskowe, ale w ogóle czytając wywiady z nim, czy artykuły o nim, słuchając jego wywiadów, to kompletnie nie pasuje mi do reputacji, jaką on posiada, że wiadomo, no, mówi się Magi, wszak nie na full, półgłówek, no kompletnie nie, facet wydaje się naprawdę bystrym gościem, słucha się go fajnie, nawet widziałem, że dziennikarze z LA pisali, że no naprawdę dawno nie mieli tak świetnego wywiadu, więc to zdecydowanie na mnie JaVale McGee na pierwszym miejscu, zobaczymy jak będzie w sezonie, ale w tej chwili wygląda jako świetne rozwiązanie. Teraz co to pytałem jeszcze, numer 2, numer 3, no myślę, że Ingrama bym wymienił. Ingram w ataku przede wszystkim potwierdza to, o czym się mówiło w sumie przez większość rozgrywek w zeszłym roku, czyli że on nie powinien jeszcze grać tak dużo z piłką jak rok temu, nie powinien mieć tak poważnej roli, że dostaje piłkę i ludzie oczekują od niego, że on sam coś wyczaruje przeciwko pięciu obrońcom. W tym w preseason miał obok siebie LeBrona, miał kreatorów, grał więcej bez piłki, ścinał, ruszał się, biegał i po prostu od razu jego efektywność wzrosła. Duży plus osobiste, bodaj 80% w preseason, super rzecz, 17 osobistych wymuszonych w którymś meczu. Chyba 15 na 17 chyba miał w tym meczu, tak? A powiedz dokładnie. Mi, widzisz go i obrona. Widzisz, no, w obronę, a pamiętasz sytuację w meczu z Sacramento? W końcówce? 4 te wybicia. 4 wybicia. Tak, ja to tak, oglądałem i nie wierzyłem, bo przebudziłem się w nocy i tak sobie oglądałem. Mówię, dobra, będzie fajny, może będzie śmieszny meczyk. I jeżeli ktoś tego nie widział, to polecam to obejrzeć. Na skrócie tego nie ma, ale ja na swoim Twitterze to wrzucałem, więc można to odnaleźć. Była sytuacja, kiedy z autu wyrzucał, nie wiem, czy to był jakiś pierwszoroczniak Sacramento, Ingram swoimi długimi łapskami i nogami spowodował, że ten gość nie był w stanie wyrzucić trzykrotnie piłki z autu, że rzucał ją cały czas z nogi Ingrama. Za czwartym razem Ingram przechwycił tą piłkę i pobiegł na kosz, został sfaulowany. Natomiast to było w momencie, kiedy do końca meczu było tam 30-40 sekund, Lakersi prowadzili jednym i Sacramento mogło sobie jeszcze ten mecz spokojnie wygrać, ale to było po prostu fenomenalne. W ogóle cała ławka zaczęła żyć. Przy drugim wybiciu już cała ławka wstała, Rondo już praktycznie wisiał na gościu, tak jak widzimy kibiców na przykład jak są mecze Duke i North Carolina, to ci kibice na przykład w Duke, oni praktycznie wchodzą na boisko, są żywi, to tak przez chwilę ławka rezerwowych Lakersów wyglądała, że wszyscy się praktycznie, tak, widać było, że tworzą tak presję i to, żeby ten mecz precyzować, że dobrze się bawią, że jest ciśnienie, że jest fajna atmosfera. I super to wyglądało i naprawdę... Tak, tutaj właśnie też chciałbym taką dygresję, bo mówimy o minusach, ale też odejdę na chwilę od tego, bo to jest też w sumie chyba jeden z największych plusów, to o czym wspomniałeś, to widać, że jest w zespole chemia. Tak. Że ławka żyje, weterani żyją, każdym zagraniem, nawet gościa z głębokich rezerw. Widać, że jest świetna atmosfera. Ostatnio nawet czytałem, że bodajże Rondo się dziwił, gdy okazało się, że jak wracali samolotem z któregoś meczu, to cała drużyna, wszyscy jak jeden mąż oglądali film, tak, z meczu, analizowali. Stwierdził, że przez całą karierę jeszcze mu się taki obrazek nie zdarzył, że faktycznie wszyscy siedzą i skupiają się właśnie na analizie gry, błędów, a nie na jakichś innych pierdołach. Za to Luke Walton wspomniał, że nie spodziewał się, że Rondo z LeBronem tak mocno zaangażują się w tworzenie Team Spirit. Zauważ, że obaj byli wykreśleni z protokołu meczowego chyba z Golden State, tego drugiego, ostatniego meczu. Natomiast obaj byli na ławce rezerwowych, przebrani w ciuchy meczowe, obaj dopingowali, rozmawiali. Tak. Widziałem, że co chwilę do Michailiuka podchodził LeBron, pokazał mu, jak ma się ustawić, co może zrobić lepiej. I tutaj kurczę, no może z tego Może z tej mąki będzie chleb, no. Tak. Dokładnie tak. Natomiast to może wracając do tego, co zaczęliśmy, bo wymieniłem te dwa nazwiska, tak? Wymieniłem Magi, wymieniłem Ingrama. Przy Ingramie jeszcze wspomnę o obronie, bo bardzo dobrze wygląda w obronie preseason. Widać postępy w tej kwestii. Widać, że powoli właśnie zaczyna rozpoznawać swoje zalety, tak? Umie wykorzystywać, zaczyna uczyć się wykorzystywać swoje warunki fizyczne, swoje długie łapy, oby tak dalej. I trzecie nazwisko.
No chyba Alonso wymienię, chociaż to były tylko dwa mecze, ale no po prostu na pierwszy rzut oka, gołym okiem widać, że jest fizycznie już zupełnie innym gościem. Nie już tym chudziutkim dzieciakiem, tylko faktycznie już ma trochę masy, ma siłę, co widać było jak minął, wszedł pod kosz kryty przez Klaya Thompsona i po prostu na kontakcie Tak. skończył, zdobył dwa punkty. To rok temu by nie wyszło, tego Dokładnie. by nie było. Dokładnie. No, w obronie jest dalej fenomenalny, jak był fenomenalny, po prostu dla mnie to jest mistrz, bo indywidualnie i zespołowo się je po prostu popłoch. No i ta trójeczka, powiem ci, no pierwszy jego rzut to był airball, ale Airball. trzy kolejne to po prostu był Ale swish, no. nie licząc airballa jest 3 na 4 w dwóch meczach, no. Tak, no i te trójeczki były faktycznie, no, ładna rotacja Słuchaj, piłki, było w ładna tempo. parabola. Raz nawet chyba ta trójeczka Tak. nie była po rozrzuceniu, tylko była po koźle. Step back taki Tak. zrobił, no. Więc no. Więc to taka moja trójka. Nie wiem, jak czy ty masz No podobną, ja czy już mówię, coś jak to u kogoś mnie innego byś wygląda. wspomniał. Ja na pierwszym miejscu mam na pewno Ingrama. Ja spodziewałem się, że Aha. zrobi postęp, natomiast on mi wygląda w tej chwili już na materiał na All-Stara w tym roku. O, Naprawdę. grubo, grubo. Nie grał jeszcze cały czas w takim ustawieniu, w jakim mógłby grać, natomiast on powinien robić 20 punktów w meczu, tak to widzę. Potrafi zdobywać punkty grając bez piłki, grając z piłką. Jak dostaje piłkę na pół dystansie, wychodzi w górę i mało który obrońca jest w stanie przeszkodzić mu przy tym rzucie. Zaczął trafiać te rzuty, coś czego rok temu jeszcze nie trafiał. Rzut za trzy też wygląda dużo lepiej niż w zeszłym roku. To dużo jest. Nie wiem, czy pracował coś jeszcze nad techniką, pewnie tak, natomiast to wygląda już. No widzisz, gości, którzy po prostu. Jak widzę, że jak on się składa do tego rzutu, ten rzut mi wygląda pewniej. Wiem, że to wpadnie. Jest dobra parabola i to naprawdę wpada. Więc moje takie prediction na ten sezon, jeśli chodzi o Ingrama, takie bardzo życzeniowe. Ja wiem, że to będzie ciężko, bo tu bilans Lakersów będzie się liczył i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kurczę, dla mnie to może być materiał na All-Stara już w tym roku. Pokazał się fajnie. Tutaj wszyscy mówią zgodnie, Rondo i LeBron i tak dalej, że Ingram chyba jeszcze sam nie wie, jak duży potencjał w nim drzemie, jeśli chodzi o defensywę. Że ofensywa to jest tam pikuś, że to przecież każdy może się nauczyć rzucać. Natomiast w defensywie on ma takie narzędzia, że może naprawdę mordować po tej stronie parkietu. I Dokładnie. mam nadzieję, że tak będzie. On nie przytył zbyt wiele, bo tam chyba 2 czy 3, 2 czy Niestety, 3 no. kilogramy dodał. Wiesz co, stety, niestety, patrząc na to, jak zawodnicy dodawali jego postury zbyt dużo kilogramów, to może to nie jest nie tędy droga. A Zobacz to nie, no na. jasne, nie skrajności. Tak, zobacz na Antetokounmpo. On rok w rok dodaje tam drobne kilogramy, dzisiaj już fizycznie wygląda świetnie, ale nie stracił swoich zalet, nauczył się z nimi grać i może to w przypadku Ingrama wyjdzie mu na dobre, chociaż no nie wyobrażam sobie, jak teraz patrzyłem na zdjęcie, jak stoi obok LeBrona, nie wyobrażam sobie, bo on za 3 lata wyglądał wciąż tak szczupło, chociaż Reggie Miller też był szczupły, miał problemy z wagą i jakoś potrafił punktować i mordować Knicksów w Madison Square Garden. Więc Ingram dla mnie. Odkurzać Spike'a Lee. Tak, więc Ingram dla mnie to jest takie, no nie wiem czy objawienie, no po prostu ja pamiętam jak rok temu jeszcze niektórzy pisali, że to jest gość, który może być bustem i że on się nie odnajdzie w NBA i tak dalej. No, rok temu w preseason wyglądał słabo, to pamiętam, też się martwiłem, bo nie radził sobie, ale miał też zbyt dużą rolę na swoich barkach. Tak, natomiast w tym roku ja naprawdę, kurczę, z przyjemnością go zobaczył w All-Star Game i gdyby mu się udało tam załapać, to wiem, że to było, chociaż no, ciężko mi powiedzieć, co będzie w lutym, wiesz, to jest zawodnik, który z tygodnia na tydzień robi postęp. Ciężko powiedzieć, jak duży postęp może zrobić w trakcie sezonu, mając obok siebie LeBrona przez tych kilka miesięcy. Natomiast no, teraz widzę i myślę, że nawet hejterzy Lakersów to widzą, że to jest materiał na All-Stara i to jest grajek, który może być kimś w tej lidze. Na pewno będzie bardzo potrzebny, żebyśmy wygrali w tym roku dużo spotkań. Od niego bardzo wiele będzie zależeć. Nie wiem, czy to nie jest za wcześnie na to. Natomiast w tej chwili cieszę się, że on jest, bo było różnie i tak się też zastanawiałem na samym początku, czy to może. W ogóle to się spodziewałem, że on tak szybko nie będzie się rozwijał. Tak patrząc na niego, to tak sobie myślałem, że nawet samo to, jak fizycznie wygląda, to mu przeszkodzi w takim rozwoju. Natomiast on w zeszłym sezonie, w drugiej połowie sezonu, to już był naprawdę kawałkiem grajka. Tam chyba 40% trójek robił wtedy już. Więc to jedno. Dwa, no Lonzo, niestety tylko dwa mecze, ale ta obrona indywidualna, kilogramy naprawdę ułatwią mu bardzo życie, więc tu bym wymienił na pewno Lonzo. Na trójce wymieniłbym chyba jednak Kuzmę, który mnie tak zaskoczył, bo z Kuzmą to jest tak, że
poza tym meczem z Denver, gdzie w obronie go tam zjadał Jokić, to niewiele złego zrobił. Zrobił za to dużo dobrego. I tak ja tego nie zauważyłem, bo oczekiwania w stosunku do Kuzmy. Ja naprawdę myślałem, że on zacznie walić 20 i to będzie taki grajek. Zresztą tak zapowiadał sam, że on też nie zamierza poprzestać na tym, co zrobił w zeszłym sezonie, że to jest tylko kolejny krok do przodu. I może ja mam w stosunku do niego za dużo oczekiwania i tak ten preseason sobie oglądałem jego i tak dalej i tak spodziewałem się fajerwerków, meczów, gdzie będzie rzucał po 25-30, czegoś takiego nie było. Natomiast kurde, ten chłopak wychodził z ławki, robił prawie 16 punktów na mecz, czyli to samo co w zeszłym roku, grając jakieś tam naprawdę małe ilości minut. I kurde, jak w sezonie dostanie 28-30 minut, to on może te 20 robić i wtedy będzie to zauważalne. To nie było zauważalne w preseason, natomiast ja widzę u niego tam jakiś postęp, jeśli chodzi o pracę nóg, jeśli chodzi o pewność siebie. I no właśnie, więc tutaj widzę Kuzmę. I w ostatnim meczu, powiem szczerze, że Isaac Bonga to był dla mnie taki wybór. Zastanawiałem się, po jaką cholerę nam Isaac Bonga. Spodziewałem się jakiegoś wysokiego i już pomijam fakt, że on ma chyba 19 lat, wygląd 40-latka i po tym, co widziałem po tych highlightach z ligi niemieckiej, to sobie pomyślałem, że kurde, ten gracz nie ma opcji, żeby on, nie ma takiej opcji w ogóle, żeby w tym roku cokolwiek grał w NBA, wyślą go do NBDL i tam będzie się ogrywać, natomiast ten ostatni mecz preseason otworzył mi oczy, ten chłopak zrobił tak niesamowity postęp w porównaniu z tym, co grał jeszcze powiedzmy w lidze letniej, a teraz, ja nie wiem, czy po prostu ten mecz tak wyszedł, ale naprawdę byłem w bandwagonie z filmik Hajliuka, natomiast o Bondze nawet nie pamiętałem, jak on się nazywa na samym początku, jak go wybrali. Natomiast dziś tak sobie myślę, że kurczę, to może być świetny grajek. No naprawdę na tej pozycji on może grać jako rozgrywający, jest wysoki, tam ma ponad 2 metry wzrostu, jeśli dobrze kojarzę. Fajnie zbiera i to, co w ogóle u niego mnie zafascynowało, to nie to, że tam rzucił kilkanaście punktów, czy tam 9 zbiórek miał, tylko obserwowałem jego grę, jego zachowanie i to jest tak, gość przede wszystkim w obronie stara się pracować nad swoją pozycją. To nie jest tak jak inni, że sobie biega po prostu. Widać u niego, że to jest taki mocno niedoszlifowany diament. Widać, że wrzucili go z ligi niemieckiej. Natomiast widać też, że on jest cholernie skoncentrowany. Powiedzieli mu, czego ma się trzymać. Dali mu jakieś wytyczne. I widać, że on za każdym razem pracuje nad swoją pozycją w obronie. Czy to indywidualnej, czy zespołowej. Że jak jest rzut, to on się stara zastawiać. I to fajnie tak wygląda u gości, którzy się starają, że to widać naprawdę, że jak jest zbiórka, to on, nawet jeżeli ten jego zawodnik jest 3 metry dalej, to on stara się go zastawić, myśli o tym, nawet wtedy, kiedy już wiadomo, że zbierzemy piłkę. I czasami zawodnicy mają to głęboko gdzieś, natomiast Bonga się stara i może coś z tego będzie. No, niech się ogra na razie troszeczkę w NBDL i może w trakcie sezonu go tam wpuszczą w kilku spotkaniach. No, kurczę, nie mówię nie, naprawdę wyglądał fajnie. Ja wiem, że on z trójki też potrafi się pać, więc to jest tylko kwestia przestawienia się na warunki NBA. I może jak go rzucą na taką głęboką wodę, czasami się to sprawdza. Nie sądzę, żeby w tym roku akurat już tak zaczął kumać dobrze to wszystko. Natomiast to może być fajny grajek za 2-3 lata, taki powiedzmy, nie wiem czy pierwszopiątkowy, ale taki rezerwowy na pozycji 1-2, który spowoduje, że nie będziemy musieli nikogo szukać gdzieś tam w transferach. Tak, kojarzy mi się taki Sean Livingston trochę. Dokładnie. Dokładnie o tym sobie pomyślałem, wiesz, jak oglądałem mecz z Golden State Warriors, że mówię, kurczę, no taki Sean Livingston, który wyjdzie, zapunktuje na niskim obrońcy i zrobi dużo pozytywnego w obronie, taki team player z rolą, wiesz, że nie musi zdobyć 20 punktów, tylko on ma zebrać, zrobić przechwyt, podać, nie zatrzymać gry i wykorzystywać swoje jakieś tam plusy. No i co, no McGee na przykład, mnie, widzisz, ciebie zdziwiło to, jak McGee wygląda. Mnie to w sumie nie zdziwiło, bo on w Golden State dostawał mało minut, natomiast jak się pojawiał na boisku, to on robił praktycznie te same rzeczy, co u nas robi. Jasne, trafił teraz trójkę, ale on te trójki na treningach trafia podobno bardzo, bardzo dużo, co widzieliśmy też na treningach. I ja w sumie, ja nie jestem zaskoczony tym, jak McGee wygląda, bo tak czułem, że jak dostanie więcej minut, jego rola wzrośnie też, bo no nie oszukujmy się, w Golden State było komu kończyć i McGee tylko był po to, żeby złapać alejupa. Tutaj troszeczkę jego rola się zwiększyła i on sobie
sobie naprawdę fajnie radzi, więc dla mnie to jakieś tam zaskoczenie nie jest. No i tyle, jeśli chyba chodzi o plusy. No, reszta jakoś tam mniej lub bardziej pokazała, natomiast to były tak małe minuty, że ciężko cokolwiek z tego wyciągać. Natomiast indywidualne minusy. Powiedz mi, co cię najbardziej zabolało po tym preseason? To może już tak w skrócie dużym, żeby jeszcze zdążyć o jakieś prognozy na początek sezonu. No to co, no słabo wyglądał KCP oczywiście, chociaż końcówkę miał już nieco lepszą, ale przez te pierwsze mecze jakby zupełnie nie potrafił się odnaleźć. No wspomniałem o Bizleju, też jakiś trochę zagubiony. Myślę, że to są goście, którzy po prostu potrzebują jeszcze czasu, żeby się wpasować w taki styl gry. No, nie każdy od razu, wiadomo, no tak zawodniku może to tempo jest trochę za szybkie, wszystko dzieje się za szybkie decyzje, piła chodzi, no może potrzebują czasu, żeby się przestawić. Natomiast tak indywidualnie poza nimi, no trochę początkowo miałem co do Kuzmy mieszane uczucia, którego chwalisz. No, mam wrażenie, że on trochę za bardzo chciał. Czasami grał trochę na siłę, no bo były wiadomo olbrzymie oczekiwania. On kupę pracy włożył w tym czasie tego off-season. Sporo się mówiło, że się bardzo poprawił. Myślę, że on też czuł trochę tą presję, chciał pokazać, że jest lepszy. I trochę momentami forsował, siłował grę. Potem to wyglądało już lepiej, zwłaszcza podobało mi się, jak grał bez piłki w ostatnim meczu, jak ścinał kilka, miał w długach, jak pod rząd miał mega wsady po ścięciach i podaniach partnerów. No i co, no i chyba tyle, no jest jeszcze Lens, który wiadomo zawsze dzieli ludzi, albo się go kocha, albo się go nienawidzi. Bartek go kocha, ja też się skłaniam do tego, by go kochać. Tak. Natomiast jego wieczne zagubienie w obronie, jego tendencje do przetrzymywania piłki. No, no robi show gościu, no jest. Potrafi poderwać całą ławkę, no ale powiem tak, dobrze mieć takiego Lensa w składzie, ale dobrze jest, kiedy go nie potrzebujesz. Możesz go używać, tak, możesz go spuścić na parkiet, kiedy jest potrzebny, ale kiedy gra słabo, to możesz go postawić na ławce i masz kogoś innego w jego miejsce, tak? Czyli możesz z niego korzystać tak wybiórczo, kiedy akurat nie szkodzi drużynie. No tyle w sumie z minusów z mojej strony. Nie widziałem jakichś takich poważnych. Ja z Lensem mam taką fajną. W jednym ze spotkań była taka sytuacja, kiedy wpakował się pod kosz. Chciał wziąć kogoś na plakat i zapakował tą piłkę. Ta piłka odbiła się od obręczy, wypadła, on się przewrócił i domagał się przewinienia od sędziego. I sędzia spojrzał jak na idiotę i nawet komentatorzy mówią, przecież to było czysto i wiesz, i tak dalej. Tak. Natomiast ma takie zagrania, które potrafią poderwać całą publikę. I nie wiem, czy pamiętasz Shannona Browna. Ja bym widział na niego trochę taką rolę. I tak czasami w Indianie mu się udało. On ma naprawdę... To jest taki gość, który potrafi czasami zrobić coast to coast, złapać piłkę w jedną rękę, zrobić taki jordanowski wzwód, że podaje w jedną stronę tą jedną ręką i ludzie się na to nabierają. Ma w sobie coś takiego, że po prostu potrafi zrobić jedną akcję, którą naprawdę poderwie zespół i może to jest to, ale też bym wolał, żeby wchodził na boisko, kiedy jest plus 20, żeby wtedy robił swój show, bo przy okazji jednej udanej akcji tam są ze 2-3 straty i 2-3 razy odda coś tam w obronie. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, które ja zauważyłem, największym minusem dla mnie jest Zubac, który powinien nieobecność mu Wagnera powinien wykorzystać, powinien tutaj rozwalać system, natomiast on się zasłania tym, że jest przeziębiony, nie ma siły i generalnie to był chory, dlatego nie mógł pokazać 100% siebie. Nie wiem, no powiem tak, no jeżeli masz 20 parę lat, jesteś w NBA, to ty musisz gryźć parkiet, tak jak robił to Marcin Gortat, kiedy się pojawił w Orlando, a tutaj mam wrażenie, że on tak... Jasne, że w tym ostatnim meczu z Golden State partnerzy jakoś go tam może mocno nie szukali, że rzucali sobie trójki, ale po prostu ja tego nie widzę. Nie, boję się, że to się źle skończy dla niego samego, że miał okazję i nie wykorzystał i pewnie skończy w obronie w Europie gdzieś tam. Minusem kolejnym dla mnie jest Beasley, który obok tego preseason po prostu przeszedł. Ale to może kwestia tego, że jest po prostu weteranem, już wie, że czy się zaangażuje, czy się nie zaangażuje, to i tak nie ma to w ogóle żadnego znaczenia, że tak naprawdę dopiero od czwartku ma znaczenie to, co będzie się działo. I co bym mógł jeszcze powiedzieć? No, Świmik Hajluk, tak... Mam do niego bardzo duże oczekiwania, jestem oficjalnie w jego bandwagonie na Twitterze
I poza tym ostatnim meczem, kiedy mu usiadło, to tak miał średni ten preseason. Widać, że troszeczkę go chyba trema zjadła. I tak porównuję go sobie z innymi zawodnikami, którzy mieli podobną rolę. Co prawda poszli dużo wyżej w drafcie, bo mianowicie tam jest chyba Grayson Allen, taki grajek, który do Utah Jazz poszedł. I chłopaszek, który poszedł do Milwaukee Bucks, ten, który w finale CJ rzucił tam 20 parę punktów z ławki. DiVincenzo Tak, bodajże, tak? Dante DiVincenzo, tak. DiVincenzo, Więc dla tak. mnie to są goście, których ja porównuję do niego. Jasne, że oni poszli dużo wyżej w drafcie, że inną rolę w zespole mają i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja tam po cichaczu myślałem, że szczególnie po Summer League, kiedy tamci wyglądali tak sobie, a Sfi naparzał i to on skończył w pierwszej piątce chyba turnieju, czy w drugiej piątce. Natomiast no co, no w preseason za dużo dobrego nie pokazał, chociaż walczył. No ale poza tym meczem z Golden State niczym jakimś tam. To wydaje mi się, że gra jest dla niego za szybka jeszcze trochę na tym poziomie. Myślę, że on potrzebuje po prostu czasu. Ja myślę, że on. Znaczy, może inaczej, zgadzam się z tobą, ale nie martwi mi ten preseason. Myślę, że on będzie w nim wszystko ok, tylko potrzebuje czasu, żeby załapać trochę, nadgonić, załapać, nadążyć za tym tempem. No więc no tyle, jeżeli chodzi o plusy i minusy tego preseason. Na każdym kroku trzeba powtarzać, że preseason rządzi się własnymi prawami i są zespoły, które ten preseason traktują bardzo treningowo. Tak jak my w tym roku mamy 3/4 zespołu, praktycznie nowy skład. I ta gra na pewno wygląda zupełnie inaczej niż u zespołów, które powiedzmy mają trzon niezmieniony. Dorzucają tylko jednego czy dwóch grajków z draftu czy wolnych agentów, i wtedy ta gra zupełnie wygląda inaczej. Natomiast, no właśnie, w czwartek zaczynamy sezon regularny. Wyjeżdżamy do Portland. LeBron chyba, nie wiem jak LeBronowi szło w Portland, ale nam szło zawsze Kiepsko. słabo. I pewnie. LeBronowi też kiepsko. Tak, LeBronowi też chyba kiepsko z tego co kojarzę. Generalnie. Nawet mówiłeś o tym przy okazji któregoś podcastu, że Tak, właśnie mówiłem o mówiłeś, że Salt on Lake od jakiegoś czasu City. tam nie wygrał. Tak, Salt Lake City, Denver i no i pewnie po części Portland. Nie wiem, czy to kwestia tego, że to są tak. Sporo kilometrów dzieli, że Portland jest bardzo na północ, a do Utah i do Denver też trzeba kawałek dolecieć. Nie wiem, czy to kwestia tych kilometrów, mil. Natomiast no, w Portland się zawsze nam ciężko wygrywało. W sezonie regularnym, bo w playoffach, jak już nie było meczów back-to-back, to różnie to bywało i raczej wygrywaliśmy. Natomiast no właśnie, jak ty widzisz w ogóle, powiedz mi, ten sezon? Jakby, co się może zdarzyć w ogóle w tym sezonie? Jaki w ogóle bilans? Powiedz mi. Zacznijmy od bilansu w ogóle. Jaki bilans obstawiasz w tym sezonie Lakersów? Już abstrahując od kontuzji i tak dalej. No, w sumie tutaj kwestia za bardzo się nie zmieniła, moje podejście tak w sumie po podpisaniu LeBrona. Myślałem, że no, tak granica w granicach 50 wygranych, tak wydaje mi się, że to jest taki realny, optymistyczny cel, który zespół jest w stanie osiągnąć. Jak będzie się dalej oczywiście zgrywał, jak będzie wszystko szło w dobrym kierunku, potencjał na to jest. No dużo zależy, no wiadomo, kwestia zdrowia. No, na pewno Lakers mają głębię składu, to jest ten plus, że są w stanie jakieś kontuzje pojedyncze przetrwać, mają długą ławkę. No ale wszystko zależy, kto wypadnie. I kwestia jest też oczywiście początku sezonu. Początek może być trudny, terminarz nie jest łatwy. Zespół jest nowy i to jest też pytanie, jak oni sobie poradzą w tych pierwszych meczach i czy ewentualnie jak przydarzy się parę porażek, czy nie zrobi się trochę kwas, tak? Czy nie zrobi się presja, czy nagle, nie wiem, LeBron nie wróci do tego, co zna najlepiej, czyli do gry jakiejś swojej, raczej powolnej, gdzie on bierze na siebie większość odpowiedzialności za playmaking, za zdobywanie punktów. Czy zespół to przetrwa i będzie dalej grał swoje i potem ruszy, tak? Bo to, nie, to, że w końcu to ruszy i że się rozpędzi, to myślę, o to jestem spokojny. No także tak to widzę. No ja bym chciał, myślę, że taki cel powinien być, tak jak mówię, realny, ale optymistyczny. Fajnie by było mieć przewagę własną, nie tylko wejść do play-off oczywiście, ale mieć przewagę parkietu, czyli to top 4. Myślę, że takie w tej chwili, myślę, dla mnie takie top 3 na zachodzie w tej chwili to jest Golden, Houston i Utah. I myślę, że dalej sprawa jest otwarta i przy problemach Minnesota, San Antonio, myślę, że to czwarte miejsce, czy Oklahoma też ma teraz problemy z kontuzjami. Myślę, że to czwarte miejsce byłoby naprawdę sporym osiągnięciem i jest to do zrobienia, jak sprawy się potoczą dobrym torem.
Ja sobie tak też bym życzył 50 wygranych. To jest taka magiczna chyba liczba, która zawsze na tym zachodzie dawała, no nie zawsze dawała przewagę własnego parkietu, natomiast myślę, że jest tak wyrównany ten zachód, to praktycznie każda drużyna walczy o playoffy w tym roku i może się zdarzyć tak, że te 50 wygranych da naprawdę nawet trzecie miejsce czy czwarte i tego bym sobie życzył. Natomiast zastanawiałem się tutaj indywidualnie nad tym, co kto może zrobić. Już mówiłem o Ingramie, że ja bym sobie życzył, żeby on wskoczył na ten poziom All-Stara. W stosunku do niego mam najwyższe oczekiwania, natomiast indywidualnie życzyłbym też sobie, żeby Ball zagrał taki sezon, żeby pokazał wszystkim, że kurczę, to nie będzie bust. Szkoda, że wraca po tej kontuzji, że nie mógł rozegrać całego preseason. Nie wiem też, jak obecność LeBrona i Rondo wpłyną na jego cyferki, natomiast mam duże oczekiwania w stosunku do niego, o, tak powiem. I dla mnie to, Na co pewno. takie dwie czy trzy rzeczy, na które będę najbardziej zwracał uwagę i chciał zwrócić w tym sezonie uwagę, to właśnie na pewno Lonzo Ball. Myślę, że coś w okolicach triple-double udałoby mu się zagrać w tym roku. Jakieś tam 9, 10 punktów, 9 zbiórek, 9 asyst, czemu nie? Widziałbym coś takiego. LeBron, nie wiem jak tam sytuacja z MVP będzie wyglądała w tym roku. Pewnie James Harden zgarnie MVP, bo Houston po Drugi tym, raz? wiesz MVP co, drugi raz tak, po sądzą? tym co Houston zrobiło w preseason, jakie oni tam, chociaż grali chyba z Australijczykami w tym meczu, ale oni tam trafili jakąś niesamowitą ilość trójek. Czy to w ogóle, oglądałeś te highlighty w ogóle tego meczu? Houston James nie Harden jakieś oglądałem. takie trójki walił, wiesz, piłkę sobie przekładał za No. plecami. No, wygląda, James Harden wygląda fenomenalnie i widać, że są bardzo wkurzeni po tym, jak rok temu przegrali tak naprawdę mistrzostwo w szóstym, siódmym meczu. Także no, kurczę, no, może, nie wiem, czy LeBron w tym roku będzie w ogóle chciał walczyć o MVP, czy nie skupi się na tym, żeby gra wyglądała lepiej. Ale tak im dłużej na to patrzę, to mam wrażenie, że ten zespół naprawdę może zaskoczyć. No. Nawet pomimo tego, że mamy ciężki kalendarz na samym początku, to ja tu widzę kilka takich spotkań, które oni powinni wygrać. I może ten No właśnie, jak bilans... widzisz, ten początek sezonu? Powiedzmy tak, pierwsze 10 meczów. No Tak mamy strzelmy tak, ja jakimś powiem, jakie bilansem, mamy zobaczymy mecze. jak Mamy się. wyjazd do Portland, mecz Tak. Houston Tak. u siebie, później mecz z San Antonio u siebie, później wyjazd do Phoenix, później mecz u siebie z Denver, wyjazd do San Antonio, wyjazd do Minnesoty, u siebie Dallas. Wiesz co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem spotkań. Ja bym się nie zdziwił, jak oni by nawet zrobili sześć wygranych w tych ośmiu spotkaniach, bo Czyli 8, tak 6, na 2, tak, no. to jest mega dużo, ale wiesz, San Antonio ma swoje problemy w tej chwili. Houston jest poza zasięgiem, ale gramy u siebie, więc kto wie, jak to będzie. Portland, pierwszy mecz z sezonu, różnie to bywa, dużo kamer. Wiesz, jak znam życie i nasze szczęście, to pewnie nie wygramy tego, ale z drugiej strony mamy LeBrona. Może to też spowoduje, że wiesz, wskoczą na wyższy poziom, bo jest duże ciśnienie. No, LeBron nigdy nie miał problemów z graniem, jak są mecze o stawkę. To w tych meczach zawsze najlepiej grał. Ja bym się nie zdziwił, jakby w Portland zrobił mecz na poziomie 40-10-10 i grał na takim poziomie jak w finałach NBA w zeszłym roku. Później mamy wyjazd do Phoenix. No, Phoenix to młody zespół i pomimo tego, że mają wielu utalentowanych zawodników, to kurczę, no czemu nie? Wiesz, jeżeli mamy gdzieś szukać wygranych, to właśnie z takimi rywalami jak Phoenix Jak na zachodzie, najbardziej. tak? Później mamy u siebie Denver Nuggets. Denver na wyjazdach to jest różnie. Jest dużo złej krwi pomiędzy obydwoma zespołami, więc ja bym tutaj też widział wygraną. Później mamy wyjazd do San Antonio. San Antonio jest bez rozgrywających. Też nie wiadomo, czego się spodziewać po San Antonio. Czemu nie mielibyśmy tego wygrać? Minnesota ma duży problem w tej chwili, bo nie wiadomo, czy Jimmy Butler w ogóle będzie grał w tym sezonie u nich, czy nie będzie, czy będzie jakiś transfer. Tam jest duży kwas generalnie w szatni. Kurczę, no, wyjazd do Minnesoty, czemu nie? Później jest Dallas. Dallas to też jest zespół spokojnie do ogrania. Także ja wiem, że boisko później dużo rzeczy weryfikuje, tak? Że nagle się okazuje, że mecz meczowi nierówny, że ktoś tam ma dzień konia, że jednak Dallas powiedzmy nie wygląda tak słabo, jakby się niektórym mogło wydawać, że Doncic robi robotę. Natomiast mówi się o tym, że ten początek dla nas będzie
ciężki, natomiast inni mają też problemy, tak? My przystępujemy praktycznie Jasne. w pełnym składzie, wszyscy zdrowi. Odpukać. Jedynym naszym minusem to jest tak naprawdę brak zgrania, tak? Natomiast rywale tutaj, jak patrzę w tym miesiącu, to mają dużo większe problemy i słuchaj, no może wcale nie będzie tak źle, no. Nie no, 6-2 to jest taki optymistyczny. Czy ja też nie mówię, że jestem pesymistą. Ja bym, tak żeby już nie powierać, to ja bym rzucił 5-3. Bo ja widzę tak, że ja myślę, że zacznie się sezon od 0-2. Potem też widzę, że ten mecz Denver to jest back to back. Ale u siebie. U siebie fakt. Natomiast myślę, że te mecze z San Antonio, Phoenix, Dallas i Minnesota, która ma problemy, jak mówisz, to są mecze takie, bym zakreślił do wygrania w pierwszej kolejności. No nie wiem, jak San Antonio na wyjeździe, ale mimo wszystko, patrząc, jakie mają problemy kadrowe, no to ja myślę, ja bym powiedział, ja bym strzelił 5-3 i zobaczymy, jak wyjdzie. Czyli też pozytywnie. Nie, no ja myślę, że nie będzie tutaj aż tak źle, natomiast, no tak jak mówię, no ten terminarz na pewno nie jest tak trudny, jak się na początku wydawał, bo jednak doszły problemy Spursów, doszły problemy Minnesoty i te zespoły, no mocno, ich akcje mocno spadły, tak? Phoenix i Dallas, no to są drużyny, z którymi może w zeszłym sezonie nie bym się obawiał tych pojedynków, ale mają z LeBrona Jamesa, myślę, że przy takich rywalach młodych, nieopierzonych, to jednak są to mecze, które Lakersi powinni wygrać jak najbardziej. Więc tak, myślę, że te 5-3 to jest taki ostrożny, optymistyczny wariant. Zobaczymy. Oby było tak, jak ty mówisz, 6-2. Mam nadzieję, że będziesz miał rację. No i tym optymistycznym akcentem chyba sobie zakończymy. Ja jako jeszcze dodam, że Lakersi pokazali, jest wyciek strojów Lakersów, takich City na ten sezon. Widziałeś może, jak one wyglądają? Rzuciłem okiem, nie zachwyciły mnie. Tak krótko. Tym, którzy nie widzieli, ponownie odsyłam na mojego Twittera niewiadomski51, natomiast jak one wyglądają? Przypominają bardzo stroje Orlando Magic, ponieważ mają paski, mają czarne paski, stroje są fioletowe. Są żółto-czarne bodajże numery i napisy. Coś, czego nie było wcześniej, oprócz wordmarku Lakers, nad nim jest napisane Los Angeles. Bardzo nie ma opinii takich neutralnych z tego, co widziałem na Twitterze. Są albo bardzo pozytywne, albo bardzo negatywne. Raczej więcej tych negatywnych, ponieważ faktycznie stroje są bardzo... Bardzo dużo się na nich dzieje, o tak. Ja może nie jestem fanem, może boisko troszeczkę obroni te stroje. Warto nadmienić, że Magic Johnson nad nimi czuwał, to jest to jego projekt. Ale kiedy w ogóle będą oni w tych strojach grali? Na jakie to jest okazje? Dobre pytanie. Dobre pytanie, z tymi strojami się ostatnio dużo dzieje. W zeszłym roku, Jezu, nie wiem, czy nie od początku sezonu właściwie one były. To jest taka seria The City, to są stroje, które, bo do tej pory było tak, że stroje zawsze nawiązywały mocno do samego klubu, samego w sobie, natomiast The City to jest taki, ma być nawiązanie do samego miasta i to fajnie wygląda na przykładzie Chicago Bulls, którzy barwy strojów City mieli takie barwy, takie jakie są we fladze miasta. Dodano 4 gwiazdki, tam jest błękit, czerwony i biały bodajże. Lakersi może w barwy flagi nie poszli, ale u Lakersów to City ma nawiązywać do miejskich legend, które grały w Lakersach. I najpierw zaczęto od Kobiego, więc stąd była ta wężowa skóra w zeszłym roku. Teraz czas na Magica Johnsona. No nie wiem, czy Magic miał taką koncepcję, żeby zrobić paski. Natomiast, wiesz, no jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Tak, a powiedz mi, to jest też to, co Miami miało, nie? Te stroje a la Miami Vice. Tak, tak, tak. To był sztos. I to samo, co Utah Jazz, w ogóle Utah Jazz zrobiło stroje, które powaliły na kolana wszystkich, którzy siedzą w tematach koszulkowych. To chodzi o te stroje, które są na górze żółte, później przechodzą w czerwień i bordowy na dole. Donovan Mitchell w konkursie wsadów w tym stroju występował. Ja w ogóle zauważyłem, że firma Nike najbardziej propsuje te stroje, to zarówno w koszykówce, jak i w piłce nożnej, że właśnie te stroje The City, one są najczęściej wrzucane w sklepach, ponieważ to są stroje, które się zmieniają co roku.
I wiadomo, że te standardowe, powiedzmy, wzory, które są, no to one są obowiązują przez ileś tam lat, czasami nawet przez kilkanaście lat. I wiadomo, że jak kibic kupi taką koszulkę, to mają na kilka sezonów. Natomiast wprowadzanie takich strojów City powoduje, że kibice co roku muszą kupować sobie tą koszulkę, jeśli chcą ją mieć, więc co roku muszą wydać ileś tam pieniędzy i interes się kręci. I te koszulki są najbardziej w obrocie i to zarówno piłkarskie, te trzecie alternatywne stroje, jak wejdziesz sobie na stronę Nike.com, to wszystkie możesz kupić koszulki, powiedzmy, zespołów te alternatywne, natomiast te standardowe bardzo ciężko znaleźć i ciężko je znaleźć w ogóle poza oficjalnymi sklepami ligi czy poszczególnych klubów. Więc odsyłam wszystkich do zobaczenia sobie tych strojów, które będą mieli Lakersi w tym roku. Mnie nie powaliły, ja bym je troszeczkę bym tam pousuwał, bo za dużo się na nich dzieje. Natomiast sama koncepcja myślę, że nie jest taka zła i co, no zobaczymy, może boisko zweryfikuje. Bardzo często jest też tak, że stroje na modelach, czy po prostu jak leżą, wyglądają fatalnie. Natomiast parkiet pewne rzeczy weryfikuje i czasami tak jest, że to się broni po prostu samo. Tak. No dobra, no to co? Mamy kolejny pod nagrany. Wszystkim dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że wytrwaliście. Miało być mało minut, a wyszło nam prawie 50. Jak zwykle. I co? Zapraszamy na następne. Już będziemy po sezonie. Ja tylko szkoda, że... Mam nadzieję, że nie będzie po sezonie jeszcze. Że nie, dla nas jak najdłużej. Więc mam nadzieję, że cyklicznie już każdy poniedziałek będziemy do odsłuchania, więc wyczekujcie kolejnych podów w poniedziałkowe poranki. Jak już będzie sezon, to myślę, że dojdziemy do takiej wprawy, że te poniedziałki to będzie taki stały dzień i nie będziemy już nic zmieniać, chyba że będą jakieś okazje i będzie trzeba nagrać podcast jakiś specjalny, bo powiedzmy jakiś transfer będzie i trzeba będzie to szybko na gorąco przedyskutować. Natomiast bądźcie z nami w tym sezonie i trzymajmy kciuki za Jeziorowców. Dziękuję za uwagę, Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek. Do następnego. Dzięki.